11 lipca. Nowy zawód, nowa ruina zamiarów, lubo mam jeszcze iskrę nadziei, że nie zupełna. Mówiłem dziś z Kromickim o bojarze, który sprzedał żonę, przy czym zmyśliłem całą historię w celu ułatwienia Kromickiemu szczerości. Spotkaliśmy Anglika z kupioną żoną przy kaskadach. Począłem zaraz mówić o jej nadzwyczajnej piękności, wreszcie rzekłem. Opowiadał mi doktor tutejszy, jak się odbyło kupno i sprzedaż. Ty za surowo sądzisz tego bojara. On mnie przede wszystkim bawi, odpowiedział Kromicki. Są okoliczności łagodzące. Był to nie tylko bojar, ale i właściciel wielkich garbarni, które prowadził za pożyczone pieniądze. Nagle, z powodu zarazy, dowóz skór z Rumunii został przez sąsiednie państwa wzbroniony. Ten człowiek wiedział, że jeśli nie przetrzyma zakazu, nie tylko sam zbankrutuje, ale pogrąży w ruinie setki rodzin, które mu zaufały. Mój kochany, albo się jest kupcem, albo się nim nie jest. Być może, iż moralność kupiecka jest odmienna od ogólnej, ale gdy się raz na nią zgodziło, to ma się prawo sprzedać nawet żonę? spytał Kromicki. A nie, nie wolno dla jednych obowiązków deptać drugich. Kto wie, czy nie świętszych. Kromicki nie mógł mnie rozczarować bardziej i zniecierpliwić bardziej, niż odzywając się jak porządny człowiek. Ale nie straciłem od razu nadziei. Wiem, że każde najmarniejsze indywiduum ma do rozporządzenia pewien zapas frazesów pięknie brzmiących, więc mówiłem dalej. Nie uwzględniasz jednej rzeczy, mianowicie, że ten człowiek pogrążyłby w nędze razem z sobą i tę kobietę. Przyznaj, że to jest dziwny sposób pojmowania obowiązków względem najbliższych. Odbierać tym najbliższym ostatni kawałek chleba. A wiesz, nie wiedziałem, że ty jesteś tak diablo trzeźwy, ja zaś pomyślałem. Nie rozumiesz głupcze, że to nie są moje poglądy, to są tylko pojęcia, które ci chcę podsunąć. Głośno zaś odpowiedziałem: Staram się wejść w położenie tego przemysłowca. Ty przy tym nie uwzględniasz jednej rzeczy: że ta kobieta mogła go nie kochać, mogła kochać swego dzisiejszego męża, a tamten mógł o tym wiedzieć. W takim razie oboje byli siebie warci to inna sprawa. Patrząc nieco głębiej, jeśli ona, kochając tego Anglika, pozostała jednak wierną mężowi, to może jest więcej warta, niż myślimy. Co do twego bojara, może on być człowiekiem podłym, ale pytam, co w podobnym wypadku ma robić kupiec, do którego ktoś przychodzi i powiada mu tak: Pan jesteś bankrut podwójny, bo masz długi, których nie możesz zapłacić, i żonę, która cię nie kocha. Ale rozwiedź się z tą kobietą, a ja zapewnię jej dostatek i możliwe szczęście, a po zapłacę pańskie długi, bo to się mówi sprzedaż, sprzedaż. A czy to właściwie jest sprzedaż? Pomyśl, że ten kupiec, który się na ów układ zgadza, uwalnia za jednym zamachem od nieszczęścia kobietę. A kwestia, czy to właśnie nie jest prawdziwym zrozumieniem obowiązku względem bliskich? I od nędzy tych wszystkich, którzy mu zawierzyli. Kromicki pomyślał chwilę, wypuścił monokl i odrzekł: Mój kochany, ja pochlebiam sobie, że na interesach znam się lepiej od ciebie, ale w rozprawy wdawać się z tobą nie mogę, bo mnie w kozi róg zapędzisz. Żebyś nie miał po ojcu milionów, a został adwokatem, byłbyś jej tak zrobił. Jak w ten sposób przedstawiłeś sprawę Dalibuk, nie wiem, co mam o tym rumuńskim chłystku myśleć. Wiem tylko, że tam był ukłatożony. A to mów sobie, co chcesz, wygląda na szelmostwo. Powtórę, ponieważ ja sam jestem poniekąd kupcem, powiem ci jeszcze to, Bankrut ma zawsze sposób wyjścia. Albo zrobić drugi raz majątek i pospłacać dawne długi, Albo strzelić sobie w łeb. W ten sposób płaci krwią. Żonę zaś, jeśli ją ma, uwalnia od siebie i otwiera przed nią widoki nowego losu. Nie wiem, o ile to coś mi powiedział, odpowiada moralności kupieckiej, ale z przyjemnością ci przyznaję, że jest godne porządnego człowieka. Jeśli dobrze zrozumiał, twierdzisz, że mąż, który stanie nad brzegiem ruiny, nie ma prawa pociągać za sobą żony w otchłań nędzy. Ja mówiłem tylko, że sprzedaż żony jest zawsze szelmostwem. Zresztą żona powinna dzielić losy męża. Dziękuję ci za taką, która zgodzi się na zerwanie małżeństwa, dlatego tylko, że mąż stracił majątek. Przypuściwszy, że się nie zgodzi, on może przeprowadzić rozwód mimo jej woli. Każde w takim razie powinno pilnować swego tylko obowiązku. Przy tym, jeśli ona widzi, że przez rozwód może w dodatku uratować męża, to dobrze zrozumiany obowiązek nakazuje jej zgodzić się. O tych rzeczach przykro nawet mówić. Dlaczego? Czy ci zaczyna być żal Rumuna? Nie, nie. Dalibóg zawsze go będę miał za szuje, bo nie umiesz patrzeć obiektywnie. Ale to nic dziwnego, taki, któremu wszystko idzie jak po maśle, nigdy nie potrafi zdać sobie sprawy z psychologii bankruta. Chyba byłby filozofem, a filozofia nie chodzi w parze z robotą milionów. Czułem w sobie wyraźnie dwóch ludzi. Jeden mówił w duchu do Kromickiego: Jeśli choć trochę się chwiejesz, to ja ci pomogę do upadku. I choćbym miał ja także stracić cały majątek, obaleć cię jednym zamachem, a wówczas będę miał do czynienia z człowiekiem złamanym. I zobaczymy, czy na pewnego rodzaju układy i warunki nie znajdziesz delikatniejszego terminu niż szelmostwo. Zdawałem sobie jednak zarazem sprawę, że to są sposoby nie moje, ale jakieś obce, które przyszły mi drogą czytania lub słyszenia, i których, gdyby nie rozpaczliwe moje położenie, nigdy bym się nie chwycił, bo są mi wstrętne i wprost przeciwne mojej naturze. Pieniądze nie odgrywały nigdy roli w moim życiu, ani jako środek, ani jako cel. Uważam się za niezdolnego do władania podobną bronią. Czułem Jakim jest poniżeniem dla mnie i dla Anielki wprowadzenie podobnego pierwiastku w nasze stosunki? Sprawiało mi to tak niesłychane obrzydzenie moralne, żem sobie mówił: czy i tego rodzaju upadku sobie nie oszczędzisz? Czy i z tego naczynia musisz się napić? Patrz, jak zstępujesz coraz niżej. Dawniej do głowy nie przyszłyby ci podobne sposoby które na domiar wszystkiego mogą się na nic nie przydać, a zostawią ci ostateczną dla siebie samego pogardę.